setki historii, komentarzy, miliony waszych uśmiechniętych twarzy. Jakie ja mam tutaj piękne krówki, ale moja zagroda jest niesamowita, Smile! Pełna zwierzątków. Gdzie jesteś, Smile? Co? Chodź do mnie, potrzebuję cię. Co się dzieje, co się dzieje? Ej, chodź czekajcie, tu. Woła mnie moja dziewczyna. Ej, co jest grane? Co się stało, Patty? Już biegnę, biegnę. Jestem w swoim domu, przybiegnij do mnie. Okej, już się spieszę, co się dzieje, Szybko biegniemy zobaczyć, widzowie. Patrycja nas potrzebuje, ale nie wiem dlaczego. Szybko do niej podbiegniemy, biegniemy do domu Patrycji. Ale jeszcze zanim tam wbiegnę, zanim otworzę te drzwi, zobaczymy co się stało u Patty w domku, to pamiętajcie, że dzisiaj wlatuje piosenka, trailer na mój kanał o godzinie 18:00. Dzisiaj będzie calutki trailer teledysk ze mną, ja śpiewający i cała zapowiedź. Wbijajcie dzisiaj 18:00 punktualnie co do sekundy. Napiszcie w komentarzu kto będzie, a przypnę wam serduszko i was zapiszę. Widzimy się o 18:00 dzisiaj. Dobra, na tym kanale. Uwaga, otwieram. Ciu! I halo, Patrycja? Jestem. No w końcu co jesteś, stało? Słuchaj. Co się jakoś się źle dzisiaj czuję, tak mnie brzuch boli. Nie wiem, czy ja coś tutaj złego zjadłam, czy co, ale... Co? Źle się czuję, ale... nie jest mi dobrze. Złego? Już patrzę, chleb? Nie, no chleb jest normalny, owoce są świeże. O nie, zaraz... Może chyba, hamburger? Hamburger zaraz może? Wymiot. O, co się dzieje? Ej, ty się zmiesz na zieloną! Wymiotuję! O, nie, czekaj. Do łazienki? Co, biegniesz? O nie, Patrycja pobiega do łazienki. Ona będzie żygała do zlewu. O, nie, jest mi za dobrze. O, fuj, ja na to nie patrzę, nie. Nie wchodź, lepiej poczekaj tam. Dlaczego? Co się dzieje z Patrycją? Ona nigdy nie było takiej niedobrze. Jeszcze teraz tak mocno ją wzięło, ale czekaj, marchewki są świeże, owoce tak samo są świeże, nie ma żadnych plam ani pleśni, tak samo tutaj. No, wszystko jest świeże, dobre. Patrycja, nie, no, ale... źle jest ze mną. Ty jesteś zielona, cała twoja głowa i oczy są zielone! Słabo się czuję, ja bym chyba poszła się położyć, nie wiem, Nie, musimy iść do mojego domu. W moim domku mamy specjalne rzeczy. Pomogę ci. Chodź, o, co się dzieje? Raz jesteś dobra, raz zła. I raz niedobrze, raz zielona, raz taka. Wiesz co, to są takie fale, raz lepiej, za mną. Raz gorzej. Chodź, idziemy do mojego domku. I w moim domku mam rzeczy specjalne, może Patrycji pomogę. Nie wiadomo, co to jest. A powiedz mi, co cię boli najbardziej? Jaka część ciała? No najbardziej boli mnie brzuch, mówię ci. Brzuch tak cię tutaj... boli? Tak. Co się dzieje z brzuchem? Ej, czekaj, obejrzę go. Uwaga, od z lewej, nic nie ma, z tyłu tak też tutaj plecy, nie? Tak mnie boli brzuch! Ej, co jest z brzuchem? Mega dziwna sprawa. Nie wiem. Ale czy coś miałaby w brzuchu? Ale nie rozumiem, co by miała w brzuchu? Nie wiem. Chodź, Patrycja, szybko biegniemy do mnie. Chyba jedzenie było dobre, chodź. No to nie wiem, no co to jedzenie innego. Było dobre, więc jedzeniem ona się nie zatruła, nie wiadomo co. Widzowie, co będzie dalej? Subskrybujcie mój kanał z dzwonkiem, pamiętajcie o subskrypcji, bo dla subskrybentów dzisiaj będzie trailer, nie? Ta piosenka wam się wyświetli, jak zostawicie subika. Pamiętajcie o tym czerwonym, kliknijcie z dzwonkiem. Lecimy po 2 miliony, już niedługo będzie mieć 2. Jak zostawicie subika. No okej, chodź Patrycja, chodź szybko, biegniemy. Biegnę. Idziemy właśnie do mojego pięknego domu Smile'a. I tutaj mam specjalne rzeczy w skrzynce. Chodź, Patrycja, może ci tutaj pomogę z tymi właśnie rzeczami. Mam nadzieję, mam że coś kombinujesz. Mam świeże owoce, mam Coca-Colę. O nie, ja chyba owoców nie chcę, herbatę, wiesz co, mam, ja bym zupę mam, patrzcie ile. Bierzemy wszystkie te rzeczy do mojego ekwipunku. Może zaradzimy i pomożemy Patrycji. Jak się czujesz? Wszystko jest dobrze? Nie. Coraz gorzej. O nie, znowu zielona! Masz... O nie, znowu gdzie zielona! Ty, gdzie dobra, ty masz czekaj, pierwsze, toaletę, pij mleko! Gdzie nie, Patty! Uciekła. Patrycja, masz mleko! Nie, klej nie mleko. Ma tu toalety! Halo! Gdzie? Patrycja, to w toalety! Tu nie ma toalety! A gdzie jest? Na dole! Mnie. Na dole tu, toaleta na dole. Jest! Tutaj, chodź, zaprowadzę cię, tu jest toaleta. Okej, okay, tu tutaj, możesz... Tutaj, jeszcze gdzie indziej. Tu jest, tu. Tu jest toaleta, możesz ja się wykąp. Gubię. Pod prysznic może wejść. O nie, ej, Patrycja, a gdzie ty masz kibelek? Co? Nie ma kibla u mnie. U mnie nie ma kibla, u mnie ej, jest takie... Ej, papier tylko został, takie... kibla nie ma. No nie ma, o, nie ma, zabrać. Dobra, bieda. No to pod prysznic może wejdź i się wykąp, ja idę, poczekam u góry. Postawię te rzeczy, może jakieś się przydadzą dla Patrycji. Mamy tutaj pełno, patrzcie, tych rzeczy, może pomożemy. Mamy sobie mleko, może jak wypiję mleko, pomożemy jej. Albo może taką herbatkę, weźmy to na stół, wszystko zanieśmy. O, to będzie dobry plan. Idziemy na stół do kuchni, zobaczymy, musimy pomóc Patrycji, żeby ona tylko nie padła, albo żeby jej się nic nie stało. Zareagujmy, okej, okay, rozwalam jesteś, to, czekaj. Ja chodź do kuchni, ja tutaj sprzątam, o tego już nie mogę rozwalić, nie wiem czemu. Dobra, okej, okay, tu jest herbatka. Trochę mi lepiej, jak tu jest się herbatka. Umyłam, ona tu jest sól i pieprz. Tu jest, po co mi sól i pieprz? Tu jest malowanie, tu są, nie wiem po co, pędzle. Możemy sobie porysować. Tutaj Coca-Colę ci postawię, może to pomoże, ty Coca-Cola. Uwaga.
Patrzcie to. Ona pije się jakiegoś napoju gazowanego. Dobra, może ci postawię, czekaj. Ja ci postawię więcej, może marchewki. Może jakąś zupę tutaj dajmy. Ej, zupa może. O, zupa mnie rozgrzeje. A jaka tak, jedz to? Tak, zupę, jedz, uwaga. Jaka pomidorowa, to zupa? Pomidorowa zupa. No, moja ulubiona, miam, o, tak, miam, tak, miam, dobra. Miam. Głęboko sobie ściurpnij to i zupki, tak, ściurpaj, dobrze, dobrze. Bo zjem, jakoś taka mega głodna jestem. Jak się czujesz? I jak, dobrze wszystko, okej? Okay? Nie, nadal źle, to mi nic nie daje, ale podjadłam chociaż. Źle? O nie, znowu się zamieniasz! Muszę znowu biegnie! Najgorzej. Ej, widzowie, co się dzieje? Boli ją brzuch, jest jej niedobrze i co jest? Stoję stopami... Stoję stopami na zupie. O nie, najgorzej. Dobra, ta zupa już do wywalenia. Niechcąco wszedłem. Ej, no ale co może być jej nie tak? Bo ja nie wiem, może wy wiecie, dziewczyny. Boli ją brzuch i jest niedobrze. Nie rozumiem. Może coś innego, może jakieś... O, może to dajmy jej się napić, jakiś creeper cola albo jest to. Jest coraz gorzej, ja już nie mam siły. Ale jesteś zielona. Co jest? Wypij sobie to, może Słabo to ci pomoże. Mi. Coca-Cola. Co mam wypić? Coca-Cola, no, nie, czekaj, zupę na ognisku, czekaj, chodź na dwór, zupę. Daj mi coś innego. Zupa na ognisku, chodź, pa, kolejna zupa. Ja wiem, zupa. Że się starasz, ale ja nie, gruchówkę, już nie dam rady. Gruchówkę se wypij. To mi nie pomaga, rozumiesz? To mi nie pomaga. To ci nie pomaga? No, potrzebuję coś, nie wiem, co ja potrzebuję, żeby sobie pomóc. Może coś innego, czekajcie, dobra, nie, to już się skończyło, dobra, otwieramy specjalne miejsce, widzowie, czekajcie. Ja tutaj wydaję sobie to tutaj... Co ty tam masz? Patrz to. O, oznaczam, że tu jest taki znak szpitalny. Punkt zdrowia, tak jest. Patrzcie, bierzemy telefon, bierzemy rzeczy apteczne. Patrzcie, wykładam je wszystko do ekwipunku. Wow. Zaraz wam pokażę. Dajemy ich więcej, tutaj jeszcze dajemy. Tutaj cukierki, okej, dałem, patrzcie. Możemy wystawić, może cukierki se zjedz, może one pomogą coś. Sprawdźcie tu cukierki. Spróbuję. Ja postawię tutaj coś do wymierzenia. Tu postawimy jeszcze kolejne. Patrzcie, co ja postawiam, to jest waga. Ej, wejdź na wagę, zmierzymy cię. Ej, zjadłam trzy. Zważymy, sorry. Ej, wejdź, no, wejdź na wagę, dobra. Ile ty ważysz? Co? 60 kilo? Przytyłam, o nie, ale to zaraz. Twoje jedzenie, chyba. Ej, ty przytyłaś, ale ty ważyłaś 5 kilo mniej. Patrycja przytyła. Ej, co to może oznaczać? Czekaj, musimy tak powiązać nagle? Fakty. Czekaj, jest ci niedobrze, boli cię brzuch... Przytyłaś 5 kilo. Co jest nie tak? O co chodzi? No właśnie, o co tutaj chodzi? A rusza ci coś się w brzuszku? Czujesz taki brzuch, że coś się tam ruszało? Coś takiego? No, trochę właśnie tak. Nie, to trochę chyba nie to, właśnie... to nie chyba nie Ej, to, to nie chyba nie to, co trop. Ja myślę, nie, to nie może Dobrze, być to. Dobrze, że ty się mnie zapytałeś, to faktycznie coś mi się rusza. W brzuchu coś ci się rusza? To jest nierealne, przecież... Pomyślałam, że mi się tam jedzenie przewraca, ale coś co? Mi się cały czas rusza. Rusza się coś w brzuchu? Ej, nie rozumiem tego, widzowie, co tam może być, wiesz co, ja już powoli panikuję. Weź może tutaj se, weź coś takiego, o, takie, coś, jakiś proszek weź se zjedz, o, elegancko. Proszek chcę mam zjeść. Tutaj taki szpitalny to jest, są dobre tabletki. Więc to sobie weź. Poczekaj, Patrycja, jedę zadzwonić. Zaraz przyjdę, wybiorę numer. Zadzwonimy teraz, widzowie, do szpitala. I ja się spytam, co to może być. Uwaga, kładziemy tutaj telefon. Pyk, położyłem, wybieramy sobie numer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okej, wybrałem sobie, pyk, klikamy enter. I dzwonimy, pip, dobra. Czy ten sygnał będzie tutaj gdzieś? Halo? Dzwonię, o, odezwał się ktoś, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, słyszymy pani? Dzień dobry, z tej strony Krystian Smajstrów, znaczy mam takie pytanie, dlatego że moja dziewczyna robi się zielona i boli ją brzuch i przytyła 5 kilo. Dlaczego? Zielone? Za dużo zjadła czegoś zielonego. Co? Nie, wszystko było dobrze, jedzenie było dobre i dobrze zjadła, ale przytyła 5 kilo, jest jej niedobrze. Co to może być? Jak ja mogę na tym zaradzić? Proszę pani nie powiedzieć. Wiem, jak zielona i za dużo zjadła może i brzuch jej rośnie, to ja nie wiem. No to co? Jak pani nie wie? Przecież to pan do szpitala dzwonię, jak pani nie wie? No tutaj to masakra. No proszę brzuch, mi powiedzieć. Może coś rusza tam. Co? No rusza się coś w brzuchu i przytyła 5 kilo i... Pan musi podejść i zobaczyć, czy w brzuchu się coś rusza dotknąć. No to byłem, no to proszę poczekać, zaraz przyjdę. Proszę poczekać na infolinii, idę zobaczyć. Coś się rusza niby, no nie wiem. Patty, weź idź tam do tego, ja muszę porozmawiać. Dobra. Halo, nie widzę, żeby coś się tam ruszało, no płaski A brzuch. A pęsno jakie jest, jeśli jest prawdomy? Nie wiem, takich rzeczy nie znam się, no proszę mi powiedzieć, moja dziewczyna Patty, no jest zielona, boli ją brzuch i no nie wiem, no 5 kilo przytyła, co to może być, Dobra, co? Ale mam jedno ważne pytanie jeszcze. No co, jakie pytanie? Pacjentka jest za brzuch?
Co? Za dwóch? No je dużo, no. No co to może być? Proszę mi powiedzieć, bo się wkurzam. Wszystko wskazuje na ciążę. Co? Jak? Jeszcze raz, co pani powiedziała? Wszystko wskazuje na ciążę, niestety. Do widzenia. Co? Ej, rozłączyła się! Ej, co? Ona powiedziała, że wszystko wskazuje na ciążę. Czy Patrycja jest w ciąży? O nie, nie może tak być. Nie, 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 to jest nierealne. Ej, rozłączyła się facetka ze szpitala, no wkurzyła mnie. Ona mówi nie wiem. Ja dzwonię do niej i ona mówi nie wiem. No co to ma znaczyć? Ona pomaga i nie wiem. No nieźle. Ale ona powiedziała, że to może być ciąża i się rozłączyła. Patrycja! Patty! No co? I co ci powiedzieli tam? Powiedziała mi, że wszystko wskazuje na co? Nie mogę ci powiedzieć, wszystko jest okej. Jak to nie możesz mi powiedzieć? Przecież to chodzi o mnie, jak nie możesz mi powiedzieć? Nie, nie, wszystko jest okej, powiedzieli mi, że musisz mnie jeść i pić dużo wody musisz, tak? Oni mi powiedzieli, że musisz pić dużo wody i wszystko jest dobrze, tak? Ale tak. Jak mam nie jeść, jak ja lubię jeść? No dobra, ale wodę będę pić. Ej, widzowie, nie mogę powiedzieć jej o tym, o tej ciąży, bo ja nie wiem. A dalej się to rusza w brzuchu? Czujesz coś tam? No cały czas. O nie, bez to... przerwy. Nie wiem, dziwne mega. Dobra, wypij sobie może zupę, zupa pomoże. Ja cię może jakoś inaczej... Myśli, dobra, zupę. Podejdź tutaj i zbadam. On, facetka powiedziała mi, ta pani, że mam ci zbadać tętno. Uwaga, powiedz tu, przyłóż rękę. Dobra. Badamy. Okej, okay. Pyk, jest wykonane badanie. Dobra, proszę się odsunąć. Uwaga, ile tu jest? 120, 180? Prawie 200. Patty, to źle, ja nie wiem, może wypij to mleka. To jest źle? Mleko wypij. Mleko wypiję. Kolejną zupę musisz zjeść, albo płatki zjedz, czekaj, ja tu ci wyciągnę. Pizzę zjedz, o może, albo nie. Pizzę daj. To pizza moja, nie moja. Wypij zupę, zupę warzywną. Kolejną zupę już nie chcę, zupę, ja chcę coś treściwego, muszę zjeść. No nie zjeść, wiem, no to może płatki. Płatki odchudzające, one cię odchudzą bardziej. Niam. O, zupę, zjadła, dobra, patrzcie. Też zjem zupę. Ej, ty wszystko wsuwasz, o nie najgorzej. Głodna jestem, bo co chwilę czuję, jakbym była jaka? Coraz bardziej głodna. Jak... Nie wiem, co dalej, może czekaj, wpiszę sobie w internet coś, może w komputer Ej, wpiszę. Smile. Co, smile? Co? Chodź tutaj do mnie, bo mi się wydaje, że coś bardziej mi się w tym brzuchu rusza, to jest możliwe? Coś ci się rusza bardziej? Coś czuję, jakby mi brzuch rosnął, nie wiem. Jeszcze czy brzuch ja za dużo zjadłam, czy o, nie, co nie, się nie, dzieje? Nie, to tak nie może być. Czy to może być coś poważnego? Nie, ja czy wpiszę w internet, wiesz? Czekaj, w internet może wpiszę na klawiaturze, pyk, co mi się tu wyświetla. Okej, ciąża, i co ciąża, tam jest? Ciąża, nie, nic tutaj nie ma, nic nie patrz, tutaj w ciąży. No nie, na masak... To ty powiedziałeś? Nie, bo mówiłem, nie podchodź, no. Wszystko wskazuje, słyszałam, że... Słyszałam, co mówisz. Jesteś w ciąży. Jesteś w ciąży. No, Musimy to chyba sprawdzić. No ja nie wiem jak, ej, Patrycja jest w ciąży. Musisz u mnie dzisiaj spać i musisz, ja cię muszę pilnować. Koniecznie. Sobie, nie wiem, czekaj, weźmy, tutaj będziesz sobie siedziała od dzisiaj, może ja tu ci pościelę, albo tutaj na dole, nie, na dole nie mam łóżka. Tu będziesz u góry sobie tutaj, o, tu będziesz spała, tu możesz się kimnąć na tym, weź tutaj bądź Patrycja, a dobrze. Idę coś wykminić, może coś damy rady widzowie. Może jeszcze raz sprawdzę coś w komputerze, może będzie napisane, czekaj, wygoogluję coś. Maestro, jak chcę poradzić z co? To? Co? Nie, tylko nie ona. Ejka, przyszłam do ciebie, odwiedzam nie, cię na herbatę. Tylko nie ty. Ej, królowa pszczół nie może się o tym dowiedzieć, że moja dziewczyna jest w ciąży, dlatego, że ona będzie wkurzona, a ona jest taka niedobra. Królowo, nie możesz... Chodź tutaj do mnie, otwórz mi, mogę wejść, o, nie, mogę wejść, nie, otwarte jest, ale nie możesz tu wejść, nie. I ja dzisiaj nie przyjmuję żadnych gości, królowo. Dlaczego nie? No ja chcę wejść, no o wow, masz nową nie, maszynę do napoju. Nie możesz tu wchodzić, nie, masz zakaz, nie ma wchodzenia w ogóle tutaj do mojego pięknego domu. Nie możesz tu wchodzić. Dlaczego nie? Dlatego, że ja mam tutaj remont. Mam remont i muszę posprzątać dom. Tak, no nie możesz tu wejść. Chodź, porobimy coś. Nie, chodź, porobimy pokaż. Nic. Ej, nie wchodź. Nie wchodź tutaj, nie możesz no, wchodzić. Dobra, ale ty jesteś dziwny jakiś. Ja mam nieposprzątane, tu jest brudno. Królowa pszczół nie może się dowiedzieć o ciąży Patty. Co ty masz tutaj za sprzęty bo jakieś? Jeszcze coś zrobi, nie wiadomo co, ona się jest dziwna. Jak coś, to jej nic nie piszcie w komentarzu. Co ty ważyłeś tutaj? Co? Tutaj ważyłem owoce i jedzenie, więc wiesz, no tutaj nie możesz tu tego, nie? A tu dla kogo gotowałeś? Co ty tutaj badałeś? Opowiedz mi. Nie, nic tu nie badałem, nic to tu nic nie ma, jak coś, tu nic nie ma. Ja tylko sobie pozbędę, okej. Tu nic nie ma, widzisz? O, tu nic nie ma, no. Więc nie. Proszę może wyjść sobie
i jak coś, to ja będę w kontakcie i do zobaczenia. Jutro to zobaczymy się, dobra? Królowo, jutro? Tylko nie... No tak, ja bym chciała zostać z tobą, no przyszłam specjalnie i ty mnie wyganiasz, no nie. No, tylko jutro, czekaj, tylko sobie wezmę ziemię. Ale sobie napój chociaż. Nie bierz napoju, mi tam nic nie bierz. Dobra, no to możesz wyjść, no, okej. Okay. No. Do widzenia, pa, okej. Okay. Dobra, na razie. O, dobra, jest, zamknąłem, uciekła, dobra, poszła. Ale ona jakby się dowiedziała, to by się wkurzyła, a ona jest taka dziwna królowa, nie? Ona jest troszeczkę taka zła. I dobra, lepiej nic jej nie mówić, nie? Wracamy do Patrycji, wróciłem, jestem, Patrycja, okej. Okay. Dobrze, że już jesteś, słuchaj, ja się coraz gorzej czuję, brzuch mnie rozpiera, boli mnie brzuch, no. Ale co? A i brzuch ci rośnie? Jeszcze tak. Bardziej? Większy? Czuję, jak tam się coś rusza, ja nie wiem, Smajslu, co my teraz zrobimy, pokaż, co to tak może być? Bokiem, weź tak samym bokiem, ja zobaczę, tak bokiem, no, jeszcze bardziej. Weź tak, obróć się w lewo. No, okej, okay, no. Będę patrzył, no, patrzę, ale... Patrz. Nie, no, wszystko nie, chyba jest okej. Okay. Teraz mnie boli, czuję, że rośnie co? Mi brzuch, co idzie? Mi brzuch! Co jest? Co? Wyszło ci liłoki wielki, co? Nie! Co jest, widzowie? Brzuch jej wyszczelił jak bęben, jaki wielki, widzieliście to? Nie, ja wam zakryłem. Wiecie co? Wbijcie teraz na kanał do Patrycji i zobaczcie jej brzuch. U mnie mieliście zasłonięty, ja wam specjalnie zamazałem. Jak chcecie zobaczyć wejście, jaki ma Patrycja brzuch, to wbijajcie do niej na kanał. Nazywa się Patty S. Ona też nagrywa Minecrafta, a dzisiaj wrzuci specjalnie dla was odcinek. Wbijajcie wszyscy do Patrycji, link macie na dole. Zostawcie jej subika i zobaczcie jej brzuch.